Pierwszy testament napisałem pod wpływem chwili. Byłem w sytuacji, gdzie mogło być zagrożone moje życie, więc musiałem szybko usiąść i napisać parę słów. I dzisiaj z perspektywy, kiedy przygotowuję się do napisania drugiego testamentu, widzę, że tamten rzeczywiście był pod wpływem chwili, był pod wpływem emocji, szybko, żeby ktoś w razie czego nie miał potem pretensji do mnie czy między sobą. Mówię te słowa, bo właśnie zderzamy się z testamentem. A właściwie z testamentem testamentu, bo Jan, który jest autorem tych słów, napisał je jakieś 60 lat po tym, jak je usłyszał. A były to ostatnie słowa Jezusa na ziemi, jedne z ostatnich. Człowiek, któremu kończy się życie, wspomina to, co najważniejszego usłyszał w życiu. To muszą być mocne słowa. Wracając jeszcze do osobistego, mojego testamentu, przygotowuję się. Dzisiaj napisałbym go i chcę go napisać zupełnie inaczej, nie pod wpływem chwili, pod wpływem przemyśleń, inspirowany czyimiś przemyślami, bo to, co usłyszeliście, słowa Ewangelii, to nie są tylko słowa. Tam jest zawarte życie, które ktoś w swoim życiu przerabia. Tam są słowa Jezusa, tego, który dla mnie umarł, zmartwychwstał, który mnie prowadzi. I święty Jan je odczytał i te słowa go prowadziły przez życie, a to jest zawsze coś wielkiego, kiedy podajesz komuś rękę i według tego próbujesz żyć. Jestem jeszcze stosunkowo młody. Nie wiem, ile masz lat ty. Warto sobie uświadomić, że Jan pisze te słowa, kiedy pisze testament swego życia. To tak się łatwo mówi. Podsumować życie, zadać sobie kilka pytań, czy było warto, co było w tym moim życiu ważne, co było nieważne. To wszystko jest częścią składową tego, czym jest było moje życie. Bo śmierć nie kończy. Jezus to pokazał. Jest przygotowaniem, jest przejściem do czegoś większego. Z czym idę do Ciebie, Jezu? A teraz bezpośrednio w te słowa spisane przez Jana. To jest ostatnia wieczerza. Jezus zaczyna mówić, że Bóg otoczył go chwałą, ale zaczyna mówić te słowa tuż po wyjściu Judasza. Czym jest chwała? To nie jest coś takiego, że chodzę w glorii, w chwale, jestem wysoko, unoszę się 5 cm ponad ziemią. My tak rozumiemy chwałę. Natomiast jeżeli Bóg daje coś człowiekowi, coś, co go ma wywyższyć w konsekwencji, jest to zawsze ciężarem. Uwaga, Bóg otoczył mnie chwałą. Przepraszam bardzo, Panie Jezu, przez to, że Judasz poszedł Cię zdradzić, Ty zostałeś otoczony chwałą? Bo to nie jest przypadkowy zlepek słów i sytuacji. To wszystko ma swój sens. Właśnie przez to, że zostaniesz zdradzony, wyszydzony, zabity przez ukrzyżowanie, Bóg Cię wywyższa? Tak, to właśnie pod tym krzyżem, tuż po Twojej śmierci, po raz pierwszy ktoś powie świadectwo, to jest Bóg, zaiste. Ten naprawdę był Synem Bożym. Więc pierwszy wniosek z dzisiejszej Ewangelii. To, co mnie gniecie, to, co mnie wkurza, to, co dostarcza mi mnóstwo kłopotów, problemów, takie jest z mojej perspektywy. I to rzeczywiście są straszne często sytuacje. Ale ze strony Boga, Bóg widzi dalej. Bóg widzi głębiej. Czy to nie jest coś, co ma mi pomóc? Odkryć, Matko, jak wiele Pan Bóg mi dał i wiele ode mnie oczekuje? Jezus, Bóg, do czego mnie zaprasza w tym konkretnym fragmencie? On jest dla mnie szokujący, bo wiele razy czytałem go i przechodziłem bezwiednie nad tymi słowami, które dokładnie mnie zastanowiły o tym na końcu. Teraz właśnie ostatni fragmencik tych słów. Potem poznają, że się uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. Różnie jest tą miłością między nami. Uczniowie, apostołowie, sam Jan podczas ostatniej wieczerzy nie do końca uchwycił sens tych słów. Oni je odkrywali dopiero później, po zmartwychwstaniu, kiedy widzieli, że Jezus naprawdę żyje przy nich, że wielkie rzeczy dzieją się przez ich ręce, kiedy wzywają Jego imienia. Chyba dokładnie tak samo jest z nami. Mamy ciągotę do idealnego świata, ale to nigdy nie jest tak, że wszystko od razu, co Jezus powiedział, co Bóg mi zaproponował, ja chwycę i co do joty wykonam. To ciągle jest przede mną. Ja ciągle muszę do tego dorastać, ciągle muszę to odkrywać, ciągle na nowo próbować tym żyć. To nigdy chyba do końca... Chyba nigdy do końca tak nie będzie, że będzie naprawdę miłość między nami taka, że wszyscy będą rozdziawiać gęby i mówić, jak oni wszyscy bez żadnego zarzutu się kochają. Zawsze jest miejsce na miłość, zawsze jest miejsce na grzech, bo w końcu miłość po to przyszła, żeby grzech został przez nią objęty.
i słowa, które mnie szokują, których nie rozumiałem, których nie dostrzegałem. I znowu potrzebowałem człowieka, który mi na te słowa zwrócił uwagę. Jezus tam nas woła do miłości. Tak, każdy z nas chce kochać, to jest też wezwanie do miłości. Będziesz kochał bliźniego swego, Boga całym sobą, wszystkim, co dostałeś. Tylko, że tam jest wzór na tą miłość. Kochajcie się, ale tak jak ja was. I pytanie ze 100 punktów brzmi: Jezu, a jak Ty mnie kochasz? I to jest coś, co jest przede mną cały czas, ciągle. To jest coś, z czego muszę kiedyś napisać egzamin życiowy. Czy odkryłem, jak Bóg mnie kocha? To jest przewrót. To jest jak Kopernik, który odkrył, że to jedno stoi, a drugie się rusza, a myśleli odwrotnie. To nie ja kocham Boga. To Bóg kocha mnie. Macie się kochać, tak jak ja was pokochałem. Pytanie za 100 punktów brzmi: Jezu, a jak Ty mnie kochasz? Oni tego na ostatniej wieczerzy w ogóle nie złapali, w ogóle nie rozumieli. Nie wiem, czy miłość można zrozumieć. Potem masz życie po to, żeby odkrywać: o Matko, jak ja jestem przez mojego Boga kochany.